Wypalanie traw to problem, który pojawia się każdego roku. Płomienie trawiące roślinność powodują zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Komendant powiatowy Straży Pożarnej apeluje o rozwagę i niewypalanie traw. Szanowni Państwo, zbliża się okres wiosny i tradycyjnie zagrożenie wynika z częstych podpaleń traw. Apeluję do szczególnie osób starszych o ścisły dozór młodzieży i unikanie tego typu procederu, czynności. Czynności te powodują nie tylko straty materialne, ale również zagrożenie obiektów, które często znajdują się w pobliżu tego typu terenów. Chcę też powiedzieć, że wypalanie jest zabronione. Regulują to przepisy o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o ochronie środowiska, o lasach, a także przepisy dotyczące odpłatności z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w postaci dopłat dla rolników. Tego typu czynności wykluczają możliwość skorzystania z dopłat. W związku z tym, co powiedziałem, ważne jest, abyśmy zadbali o środowisko, a jednocześnie przyczynimy się wspólnie do oszczędności bardzo dużych pieniędzy i bezpieczeństwa na naszym terenie. W przypadku zauważenia wypalania traw alarmować o zagrożeniach i sprawcach podpaleń Straż Pożarną oraz alternatywnie Policję, Straż Miejską lub Gminną lub Straż Leśną. Wypalanie traw w Polsce to prawdziwa plaga. Blisko 95% wiosennych pożarów jest spowodowana działalnością człowieka. Najwięcej pożarów traw powstaje na początku wiosny, w marcu i kwietniu. Najwięcej pożarów traw odnotowano w województwie mazowieckim. Tylko w 2012 roku było ich ponad 12 tysięcy. Podczas akcji gaszenia pożarów traw strażacy spędzili w sumie ponad 490 dni. W akcjach wykorzystano 57 500 metrów sześciennych wody. Tyle wody wypełniłoby 23 olimpijskie baseny. Spłonęło 7 tysięcy hektarów pól, łąk i nieużytków rolnych. Jest to obszar porównywalny do powierzchni warszawskiej dzielnicy Białołęka. Najwięcej interwencji Straży Pożarnej odnotowano w powiatach radomskim 970, szydłowieckim 688, przysuskim 380. Niestety coraz więcej pożarów traw powstaje na obrzeżach miast. W Warszawie 1000, w Radomiu 590. W 2012 roku na terenie województwa mazowieckiego koszty akcji oraz straty spowodowane przez wypalanie traw wyniosły około 2 600 000 zł. Jest to równowartość około 290 tysięcy posiłków dla dzieci w szkołach. Wypalanie traw to jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia środowiska. Zamiast nawozić, wyjaławia glebę. Płonące trawy to pułapka dla zwierząt. Giną nie tylko żaby, jaszczurki czy jeże, ale nawet kuny czy lisy. Przede wszystkim jednak ogień to śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Co roku w pożarach traw ponosi śmierć kilkanaście osób, a kilkadziesiąt odnosi obrażenia. Wypalanie traw zabija. Nie podpalaj, nie zabijaj.